Drogi Boże i Ojcze, który mieszkasz w niebie, bardzo Ci dziękuję za Twoje błogosławieństwo, że możemy studiować Twoje Słowo. Dziękuję, Ojcze, że jesteś pośród nas obecny Twym Świętym Duchem i proszę, byś prowadził nas, dał nam zrozumienie Twojej woli i pomógł nam w jej wykonaniu. W drogim imieniu Pana Jezusa. Amen. Tutaj na początku było takie zdjęcie. Może ja wam je już kiedyś pokazywałem, może ktoś z was poznaje, co to jest. Kupiliście sobie książki do pobudek na 2021 rok? No do nas już doszły na szczęście. Ale w lekcjach tam była okładka pokazana i taka wyspa. Wiecie jaka? To jest wyspa Patmos. I to jest klasztor świętego Jana. Miałem okazję 20 lat temu tam być. Świetne przeżycie. Jak będziecie mieć okazję kiedyś, to teraz coraz gorzej z tymi podróżami, ale jak tylko będzie okazja, to pojedźcie tam. To jest malutka wyspa. Zresztą za chwilę tutaj wam pokażę mapę. A dlaczego pokazuję wam tą wyspę? Dzisiejsze kazanie jest zatytułowane Lud Sądu. A lud sądu z czym wam się kojarzy? No, a z takim biblijnym pojęciem, które tak bardzo się do nas, tak przylgnęło do nas, pasuje do nas i w ogóle odnosimy je często do siebie. W drugą stronę jest przetłumaczyć łatwo z greki na polski, ale z polskiego na grekę już gorzej, nie? Laodycea. Laodycea to jest lud sądu. I list do Laodycei, zapisany w 3 rozdziale Księgi Objawienia, to jest list skierowany do ludu sądu, czyli do nas, bo my żyjemy właśnie w czasie sądu, prawda? Apostoł Jan, który jest autorem Objawienia, pisał Księgę Objawienia, znajdując się właśnie na tej wyspie Patmos. Trafił tam dlatego, że był bardzo groźnym przestępcą, niebezpiecznym niesamowicie dla otoczenia, w związku z czym został skazany na karę śmierci, tylko że ta kara śmierci była wykonana tak nieudolnie, że ten człowiek przeżył. A Rzymianie mieli zasadę taką, że jeżeli raz próbowano skazańca uśmiercić i się to nie udało, to już drugi raz nie można go było próbować uśmiercić. No ale takiego bandytę jak apostoł Jan nie można było wypuścić na wolność, tylko trzeba było, jak się nie udało go zabić, wywieźć na wyspę Patmos, tak żeby po prostu nie zagrażał reszcie społeczeństwa, prawda? To były lata 91 wieku naszej ery i wtedy nastały prześladowania. Już nie będę mówił, czy one były tymi najgorszymi, czy nie, bo każde prześladowania dla tych, którzy przeżywają je, są tymi najgorszymi. Pierwsze prześladowania były ze strony, jak pamiętacie, Żydów, niedługo po śmierci Pana Jezusa, wtedy, kiedy został ukamionowany Szczepan i potem Żydzi prześladowali chrześcijan. Później Rzymianie za czasów Nerona bardzo mocno prześladowali. I potem historia pokazuje, że były takie czasy względnego spokoju i czasy nasilenia tych prześladowań. I właśnie w latach 91 wieku te prześladowania wybuchły z nową siłą. I tutaj pokazuję wam taki rysunek, który mówi o tym, jaki był mechanizm rozpoznawania chrześcijan. Rzymianie mieli taki zwyczaj, że mieli posągi bogów, ewentualnie wizerunek cesarza, który też był uważany za Boga. I przed tymi posągami praktycznie cały czas palił się ogień. Tutaj na tym rysunku widzicie taki cokół, a na tym na pewno tam jakiś posążek, ewentualnie obraz się znajdował. No i pod tym palił się ogień.
Tak na marginesie powiem wam, jak byłem w Gwatemali, to miałem okazję zobaczyć kościół katolicki, do którego wiodły schody, a na dole tych schodów było właśnie coś takiego jak tutaj. Takie palenisko, na którym cały czas palił się ogień i Indianie, którzy tam w tych okolicach mieszkali, przynosili czasami jakiegoś kurczaka, czasami coś innego i składali w ofierze w tym ogniu, po prostu tam to palili. Natomiast Rzymianie na tym ogniu może nie palili tych kurczaków, ale rzucali do tego ognia kadzidło. I próba, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, polegała na tym, że podsuwano pudełeczko z pięknie pachnącym kadzidłem po to, żeby ta osoba wzięła w palce troszeczkę tego kadzidła i wrzuciła na ogień. Jaka była tutaj, jaki był wybór dla tych osób? No, wybór był prosty. Życie albo śmierć. Wezmę w palce tego kadzidła i wrzucę do tego ognia, będę żył. Nie wezmę, nie wrzucę, no to co się ze mną stanie? Na arenie rozszarpywały chrześcijan dzikie zwierzęta, ludzie byli krzyżowani, byli paleni żywcem. Te słynne, znane z historii żywe pochodnie Nerona, prawda? I zobaczcie taki drobiazg, prawda? Wziąć w palce troszeczkę tego kadzidła i rzucić w ogień. I mogę żyć. A dlaczego tak wielu ludzi ginęło? Dlaczego tak wielu ludzi nie brało tego kadzidła w palce i nie rzucało do tego ognia? Jak myślicie? Bo oni wiedzieli, że od tego zależy życie. Tylko życie wieczne. I nieważne jest to, czy tutaj rozszarpią mnie zwierzęta, czy zostanę ukrzyżowany, zakatowany, spalony żywcem. Bo jeżeli wezmę w palce te kadzidło i rzucę przed tym pogańskim bożkiem, to stracę moje życie wieczne, które Jezus mi zagwarantował przez swoją ofiarę, przez swoją przelaną na krzyżu krew. Ci ludzie zdawali sobie z tego sprawę i wiecie, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć taka błahostka. Co to jest? Rzucę, a i tak będę myślał sobie coś innego, prawda? Ci ludzie wtedy tak do tego nie podchodzili, dlatego że oni sobie zdawali sprawę, że tu nie chodzi o tych, którzy przed nimi stoją. Nie chodzi o tych, którzy ich trzymają w więzach. Tylko kto się na to wszystko patrzy? Pan Bóg, ale nie tylko Pan Bóg. Cały wszechświat. Bo to jest wielki bój pomiędzy Bogiem, który uosabia dobro, i szatanem. Szatanem, który oskarżył Boga o wiele rzeczy, które miały zniszczyć Boży autorytet w oczach nieupadłych światów, aniołów, istot, które zamieszkują wszechświat. I teraz oczy wszystkich tych istot są zwrócone na nas. Jak my się zachowujemy? Jakie decyzje podejmiemy? Powiedzieliśmy na początku, że jesteśmy ludem sądu. Dlatego, że teraz odbywa się sąd w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni. I ten sąd polega na tym, że kiedy jest wywołana nasza sprawa, to w obliczu wszystkich aniołów jest badane to, kogo my przyjęliśmy za Pana. Czyli obrazowo mówiąc, czy wzięliśmy w palce te kadzidło i rzuciliśmy na ten ogień, czy się od tego powstrzymaliśmy. Wyspa Patmos to jest średniowieczne wyobrażenie, taka średniowieczna mapa, jest bardzo małą wyspą. Jak tam na niej byłem, to
Byliśmy kilka godzin, prawie wszystko mogliśmy zwiedzić. Jeden dzień to można przespacerować się po całej wyspie, a dwa dni to już wszystkie zakamarki zobaczyć. To jest współczesna mapa. Nie widać jej zbyt wyraźnie, ale na Google'ach można sobie obejrzeć. Naprawdę, jeżeli będzie tylko okazja, warto się tam wybrać. Co prawda te miejsca związane z apostołem Janem to jest tam, no nie chcę powiedzieć, że fikcja, ale niektóre rzeczy są śmieszne. Wgłębienie w skalę, które pokazują turystom, że Jan trzymał tam głowę w czasie snu, jak mu się te wszystkie wizje pojawiły, prawda? No to takie infantylne, ale faktem jest, że Jan na tej wyspie przebywał, był tam zesłany i tam Bóg objawił mu to, co zostało zapisane w Apokalipsie, to, co ma się stać i większość z tych rzeczy, jak wiemy, się stała, a czekamy, kiedy stanie się ta reszta. Apostoł Jan przebywał na tej wyspie i tutaj musimy pamiętać, kiedy będziemy studiować Apokalipsę. Mam nadzieję, że ta książka Pauliena będzie bardzo dobra dla nas i że pomoże nam przyswoić sobie wiele ciekawostek z Księgi Objawienia. I jak będziemy to studiować, to pamiętajmy, że apostoł Jan był tam zesłany w czasie bardzo ciężkich prześladowań, a zanim został tam zesłany, wiemy z historii, że Jan był starszym zboru, pamiętacie w jakim mieście? W Efezie. Efez leży w dzisiejszej Turcji, w Azji Mniejszej, to było greckie miasto dawniej. Teraz leży, należy do Turcji, na wybrzeżu Morza Śródziemnego i bardzo blisko relatywnie do wyspy Patmos. Także apostoł Jan nie został wysłany gdzieś tam, nie wiadomo jak daleko, ale dosyć blisko na skalistą wyspę Patmos. Jak jest ładna pogoda, to z wybrzeża tej wyspy można zobaczyć wybrzeże tureckie. Czyli wówczas Jan mógł widzieć wybrzeże, gdzie było miasto Efes. I Jan zastanawiał się, martwił się o swoje owieczki, które pozostawił w Efezie. Co z nimi się dzieje? W jaki sposób oni wytrzymują te prześladowania? Czy pozostają wierni? Czy ten strach przed tą śmiercią doczesną teraz powoduje, że oni sprzeniewierzają się Bogu? Kiedy Jan martwił się tym, na pewno zanosił modlitwy do Pana Boga, Pan Bóg postanowił mu objawić to, co ma się stać. I czytamy, że w Dzień Pański, czyli jaki dzień? W sobotę, apostoł Jan był na brzegu morskim, siedział tam, zapewne modlił się, miał swoje nabożeństwo. Ukazał mu się ktoś. Zaraz będziemy czytać kto. Czytamy w objawieniu, bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć wcześniej. Bo my mamy tytuł w Biblii Objawienie kogo? Tytuł mamy Objawienie Jana, natomiast w samym objawieniu Jan pisze, że to nie jest jego objawienie, tylko objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Także to nie jest objawienie Jana, ale objawienie Jezusa Chrystusa, Jezusa, który chce, abyśmy my wiedzieli, jaka przyszłość nas czeka. Dzisiaj pięknie w lekcji żeśmy studiowali o wieczności, prawda? O tym, co Chrystus dla nas przygotował. To jest rzecz, ta wiedza jest dla nas bardzo ważna. Wiecie, dlaczego ci ludzie wtedy nie brali tego kadzidła i nie rzucali? Bo oni sobie zdawali sprawę, jaka przyszłość ich czeka. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał o zbroi Bożej i tam pamiętacie, do czego przyrównał zbawienie? Co to jest zbawienie w tej zbroi Bożej? Pamiętacie? Trzeba sobie przypomnieć. Przyłbica. Przyłbica zbawienia. Przyłbica to jest jaki element zbroi? Gdzie się ją ubiera? Na głowę, prawda? Chroni głowę, czyli tutaj w tym duchowym
orężu możemy powiedzieć, że chroni siedlisko naszych myśli. A dlaczego akurat zbawienie? Bo jeżeli ja pamiętam o zbawieniu, jakie Bóg mi zapewnił, Chrystus wyjednał mi na krzyżu, to jest ochroną przed strachem, co może mi tutaj zrobić człowiek, jak może mnie podejść szatan, co mogą mi złego tutaj uczynić. Także to zbawienie w Jezusie Chrystusie, ta wiedza o tym zbawieniu jest rzeczą, która chroni nas przed tą pokusą odwrócenia się od Jezusa, przed tym strachem, co możemy tutaj mieć zrobionego, że nawet to życie możemy tutaj stracić. Jeżeli pamiętamy o życiu wiecznym, to nie będziemy się tego lękać. Jan, kiedy się odwrócił, zobaczył postać, która miała wiele takich charakterystycznych cech. Za chwilę będziemy je sobie omawiać. Ta postać przechadzała się wśród 7 złotych świeczników. Wiecie, Księga Objawienia pełna jest różnych symboli. I niektórzy ludzie uważają, że ze względu na te symbole ona jest bardzo trudna do zrozumienia. Ciężko pojąć to, co tam jest przedstawione. Z tym, że jeżeli będziemy stosować podstawową zasadę studiowania Słowa Bożego, że Słowo Boże samo siebie objaśnia i zaczniemy w Biblii szukać, co jakie symbole oznaczają, to rozpoznanie ich i zrozumienie objawienia wcale nie będzie dla nas trudne. Ci, którzy, brzydko mówiąc, są leniwi i nie chce im się szukać tego wyjaśnienia, to tego nie znajdą i tego nie zrozumieją. Ale my, gdy studiujemy Słowo Boże, to w bardzo łatwy sposób możemy odnaleźć znaczenie każdego symbolu, każdej rzeczy, która jest opisana. Tak jak pamiętam opowieści o Williamie Millerze, który gdy zaczął bardziej wierzyć w Bogu, studiował Słowo Boże razem z konkordancją. Jeżeli czegoś nie rozumiał, szukał w konkordancji, szukał innych miejsc, aż znalazł wyjaśnienie i szedł dalej. Czytamy, że Jan, kiedy siedział nad tym brzegiem morskim, w pewnym momencie obrócił się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówi do niego. I gdy się obrócił, ujrzał 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Mamy tutaj wiele symboli. Jeżeli chodzi o Syna Człowieczego, to chyba nie mamy trudności, żeby rozpoznać, że to kto? Jezus, prawda? Co symbolizuje pas? Pamiętacie? Efezjan 6 rozdział do powtórki dzisiaj po obiedzie. Pas prawdy. Przepasani pasem prawdy. Złoto co symbolizuje? Proszę? Nie, bo Słowo Boże to symbolizuje to, co wychodzi z ust. A co wychodziło z ust? Obosieczny, ostry miecz. Jeżeli chodzi o złoto, to będziemy za chwilę jeszcze o złocie mówić. To na razie sobie zostawię. A teraz, co by mogły symbolizować te gwiazdy, świeczniki i tak dalej? No można by się głowić i głowić, ale najprościej to jest sobie poczytać dalej, bo to wszystko w objawieniu jest wyjaśnione. Bo anioł potem do Jana mówi tak. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to kto? To aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Jakie te 7 zborów? Pierwszy, Efes, potem mamy Smyrnę, Pergamon, Tiatyrę, Sardes, Filadelfię i ostatni, 7 to jest Laodycea. Może kiedyś będzie okazja, żebyśmy sobie przestudiowali te poselstwa do tych pierwszych 6. Dla nas najważniejsze jest poselstwo, które jest skierowane do nas.
Chciałbym, żebyśmy sobie je dzisiaj powtórzyli. Do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. I wiecie, tutaj jak się studiuje wszystkie te 7 listów, to uderza taka rzecz, że do tego ostatniego zboru Jezus musi się bardzo mocno starać, żeby swoją osobę przedstawić. Tamte poprzednie 6 czegoś takiego nie zawierają. A tutaj to mówi ten, który jest Amen. Czyli Amen to jest potwierdzenie, że coś jest bardzo pewne, prawda? Świadek jaki? Wierny i prawdziwy. Czyżby Laodycea wątpiła w to, że Jezus jest wierny i prawdziwy? Początek stworzenia Bożego. 10 lat temu byłem na generalnej konferencji, gdzie głosowaliśmy uchwałę, że wierzymy, że Bóg stworzył świat w ciągu 7 dni. I było kilkadziesiąt osób, delegatów na generalną konferencję, którzy podnieśli rękę przeciw. Oni w to nie wierzą. Także w takich czasach żyjemy, kiedy Jezus przychodzi do swojego ludu i ten lud musi przekonać, że jest świadkiem wiernym i prawdziwym, że On jest naszym Stworzycielem. I co mówi do nas nasz Zbawiciel? Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący i obyś był zimny albo gorący. Pan Jezus, kiedy był tutaj na tej ziemi 2000 lat temu, to w pewnym momencie powiedział do słuchających go Żydów takie słowa. Do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią, graliśmy wam na flecie, a wy co? No nie tańczyliście. No to śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, bo jak nie chcecie się bawić, tańczyć, no to może będziecie płakać, ale wy też nie płakaliście. No. Ani tak, ani tak. Pamiętacie, jak powiedział Eliasz do Izraela na Górze Karmel? Przestańcie chramać na dwie strony. Jak Bóg jest Bogiem, idźcie za Nim. Jak Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. I co lud wtedy odpowiedział, pamiętacie? Ani słowa. To jest tragiczne, że lud Boży w taki sposób podchodzi do podstawowych rzeczy, do rzeczy, od których zależy nasze życie. Jezus mówi, obyś był zimny albo gorący. Dlaczego lepiej jest być zimnym niż gorącym? Jak myślicie? Bo zimny se zdaje sprawę z tego, jaki jest, prawda? A letni? To przecież ja mam w domu 15 przekładów Biblii, nie? Nawet hebrajską mam, interlinearne. Wszystkie dzieła Ellen White, jakie tylko były wydane. Jeszcze na płycie to mam po angielsku, wszystko, nie? No czego mi brakuje? Co mi jeszcze jest potrzebne? Wszystko wiem, pewnie. I kto mnie będzie pouczał, nie? Ci, co tam te kazania mówią, to co, na czym oni się znają? Co oni będą mi mówić, jak ja mam żyć? Jezus mówi, ponieważ jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, to tutaj jest bardzo takie delikatne słowo użyte, nie? Wypluje cię z ust. Wiecie, jak w oryginale to słowo tam brzmi? Nie wiesz? Delikatnie i mówiąc, zwymiotuje. Czyli, że to nie jest tak, że ja chcę to zrobić, ale po prostu jest to tak obrzydliwe, że muszę to zrobić. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. No mam wszystko, nie? Biblię w tych 15 przekładach. Chodzę co sobotę na nabożeństwo, a jak nie pójdę, to sobie włączę spodkowy leśnej, nie pooglądam.
i czego mi więcej potrzeba. Pan Jezus do współczesnych sobie powiedział w ten sposób. Mówicie do mnie, lekarzu, ulecz samego siebie. Albo mówili też, Pan Jezus powiedział, że zdrowi nie potrzebują lekarza. Dlaczego? Dlatego, że są zdrowi? Oni się łudzą, że są zdrowi. Oni myślą, że nie potrzebują Zbawiciela, bo myślą, że swoimi uczynkami już dawno zasłużyli na to, żeby mieć życie wieczne. A jaka to jest niesamowita bieda, jakie zwiedzenie, to tylko Pismo Święte może nam objawić. Bo dalszy ciąg tego listu do Laodycei, kiedy Pan Jezus mówi, no mówisz, że jesteś bogaty, że wszystko masz, niczego nie potrzebujesz, a naprawdę jak to wygląda? Nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. To jest rzecz niesamowita, jak często potrafimy sami siebie zwodzić, uspokajać i wbijać się w taki dobry nastrój, że wszystko jest ok. Natomiast wystarczy otworzyć tutaj te parę rozdziałów, gdzie jest opisana śmierć Pana Jezusa, żeby się zacząć zastanawiać nad tym, jakimi my naprawdę jesteśmy. Że to przeze mnie Jezus musiał pójść na krzyż, bo ja, taki w cudzysłowie dobry człowiek, doprowadziłem do tego, że gdyby nie Jego śmierć na krzyżu, to dla mnie nie byłoby żadnych szans. Na szczęście list do Laodycei nie kończy się tutaj, tylko ma jeszcze następną treść, która jest niesamowita i która musi dla nas być rzeczą do studiowania, do rozważania i do stosowania w naszym życiu każdego dnia. Jezus radzi nam, abyśmy nabyli u Niego złota w ogniu wypróbowanego, abyśmy się wzbogacili. Czy chodzi o takie złoto? A o jakie? Doświadczenie, tak? A jeszcze co? Złoto jest symbolem charakteru. Czego jeszcze? Apostoł Piotr napisał, bo to, co mówicie o tych doświadczeniach, doświadczenie jest ogniem. Symbol ognia mówi nam o doświadczeniach, w których co jest kształtowane? Wiara nasza. Złoto symbolizuje naszą wiarę i Piotr napisał, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ogień doświadczeń powoduje, że nasza wiara się wzmacnia. Ja pamiętam, jak jeszcze tam w wieku, powiedzmy, młodzieńczym wybierałem się na różne akcje ewangelizacyjne i tak dalej. Nie ma czasu, bo już jest dosyć późno, nie będę wam opowiadał tam jakichś doświadczeń tak w szczegółach, ale powiem jedno, że gdybym wtedy nie brał udziału w różnych rzeczach, a dzisiaj tak samo, bo to nie jest, że coś 20 lat, 30 lat temu się stało, dzisiaj już nie, to ta wiara, ona by taka nie była, bo ona faktycznie kształtuje się wśród doświadczeń. Kiedy widzę, jak Bóg działa, to moja wiara się wzmacnia i rośnie. Gdybym siedział w domu przed telewizorem, to ta wiara nigdy by nie urosła, nigdy by się nie wzmocniła, w ogóle by mogło jej nie być. Wiara jest kształtowana w toku doświadczeń, jakie my przeżywamy z naszym Bogiem. I te doświadczenia to jest ten ogień, tak jak Jan Chrzciciel powiedział, że Jezus będzie chrzcił też ogniem, prawda? To są te doświadczenia, w których my kształtujemy się, nasz charakter również się kształtuje. Tak jak złoto jest czyszczone poprzez ogień, że jest roztapiane i ten żużel, ten brud, który tam jest w rudzie, jest wypalany, wyczyszczany, oddzielany i potem zostaje to czyste złoto. Tak samo nasza wiara, jeżeli jest doświadczona w ogniu prób, wtedy ona staje się taką wiarą czystą, cenniejszą
niż to znikome złoto, za którym wielu ludzi zabiega. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, to już pisze apostoł Jakub, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. A Ellen White w książce Doświadczenia i widzenia napisała w ten sposób. Jeśli przezwyciężamy nasze doświadczenia i nie ulegamy pokusom szatana, wtedy zwycięsko przechodzimy próby naszej wiary, co jest cenniejszym od złota i jesteśmy silniejsi i lepiej przygotowani do zniesienia następnych. Jeśli jednak upadamy i ulegamy pokusom szatana, stajemy się słabszymi, nie otrzymamy żadnej nagrody za próby i nie będziemy dobrze przygotowani na następne. W ten sposób będziemy coraz bardziej słabnąć, aż w końcu staniemy się niewolnikami szatana, wykonującymi jego wolę. Musimy przyoblec się w zupełną zbroję Bożą i każdej chwili być gotowymi do walki z mocami ciemności. Gdy przyjdą na was pokusy i próby, udajcie się do Boga i walczcie z Nim w modlitwie. Wiara, ona musi przez nas być nabyta. Paweł w liście do Hebrajczyków napisał, że bez wiary, co? Nie można podobać się Bogu. Bo każdy, kto do Boga przystępuje, musi wierzyć, że On istnieje i co robi? I nagradza tych, którzy Go szukają. No to mamy pierwszą rzecz, którą musimy kupić, złoto. Druga rzecz jaka jest? Kto pamięta? To jest trzecia rzecz. No widzę, że dobrze, że powtarzamy sobie te rzeczy. Myślę, że teraz będą utrwalone. To druga rzecz jaka jest? Szata. Szata czego? Szata sprawiedliwości. Czyli radzę ci, abyś nabył złota w ogniu wypróbowanego i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. W objawieniu, w jednym z wcześniejszych listów, nie pamiętam do kogo, czy do Efezu, czy gdzieś, jest napisane, że szaty białe przywdzieje zwycięzca. Chcecie być zwycięzcami? No kto chce być przegranym? Nikt, prawda? Jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie i On dla nas przygotował szaty. Kiedy te szaty przygotował? Na krzyżu Golgoty, kiedy przelał swoją krew, aby zmazać nasze winy, dał nam możliwość ubrania się w szaty sprawiedliwości. To jest Boża sprawiedliwość, która zostaje nam przypisana przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale wiecie, z czym się wiąże to, że zwycięzca przywdzieje białe szaty? Jest bardzo ważna rzecz. Z księgi życia imienia Jego nie wymarzę. Dla nas najważniejszym celem tego życia jest to, abyśmy mieli taką łączność z Bogiem, żeby nasze imię z księgi żywota nie zostało wymazane. Bo jak zostanie wymazane, to nawet nie chcę mówić, co będzie dalej. I Jezus mówi, wyznam imię Jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. To zdjęcie jest bardzo źle zrobione. Wiecie dlaczego? Bo co tutaj jest? A Jezus mówi, że zdejmijcie z niego, pamiętacie księgę Zachariasza i kapłana Jozuego. Jeremiasz napisał, że wszystkie nasze sprawiedliwości są jak co? Jak szata splugawiona. A anioł mówi, jak tam staje ten kapłan Jozue, zdejmijcie z niego te brudne szaty i ubierzcie go w czyste, nowy zawój na głowę i tak dalej, prawda? Jezus zabiera nam to, co jest złego, a daje w zamian to, co jest doskonałe. W 19 rozdziale Księgi Objawienia jest mowa o oblubienicy baranka. I to są piękne słowa. Tylko też tutaj to akurat nie jest z Biblii Gdańskiej, gdzie jest najlepiej to moim zdaniem oddane. Dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza, tutaj jest napisane sprawiedliwe uczynki świętych, a w Biblii Gdańskiej jest napisane usprawiedliwienia świętych. Bo wszystkie nasze te sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Ale w Jezusie Chrystusie my mamy tą sprawiedliwość i to są te usprawiedliwienia świętych, że Chrystus
nas usprawiedliwił. I ostatnia rzecz, którą radzi nam kupić świadek wierny, to to, co mówiłyście, siostry, maść na oczy. A po co nam potrzebna maść na oczy? Abyśmy przejrzeli, żebyśmy nie byli ślepi. Ta maść na oczy to jest symbol Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę, który otwiera nam oczy, żebyśmy tą prawdę zobaczyli i daje nam siłę do tego, żebyśmy zgodnie z tą prawdą żyli. Jezus mówi, że wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Inaczej mówiąc, pokutuj. Wiecie, na czym polega prawdziwa pokuta? W drodze do Chrystusa Ellen White napisała, że prawdziwa pokuta to jest serdeczny żal za grzech i odwrócenie się od niego. I ostatni fragment tego listu przedstawia nam obraz Chrystusa, który stoi u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, co przeszkadza człowiekowi w otwarciu drzwi Chrystusowi? Kiedyś słyszałem kazanie, gdzie brat, który to kazanie mówił, opowiadał o obrazie, gdzie jest przedstawione, jak Chrystus stoi u drzwi, te drzwi są zamknięte i nie mają klamki, że klamka jest tylko od wewnątrz, prawda? To piękny obraz, ale tak naprawdę ta klamka może być na zewnątrz, bo Pan Jezus nigdy sam na siłę do niczyjego życia nie wejdzie. Natomiast pytanie, co jest tutaj tam za tymi drzwiami? Co jest tam naustawiane, że blokuje to wejście, moje ulubione grzechy, moje jakieś przyzwyczajenia, które zatarosowały te drzwi, że nie mam jak, a może nawet mi się nie chce podejść do tych drzwi, żeby je otworzyć. To my musimy sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć na nie, co mi przeszkadza w tym, aby wpuścić Jezusa do mojego życia, żeby On mógł ze mną wieczerzać. Bo Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś usłyszy Jego głos i otworzy mu drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. To jest największe marzenie Żydów. Myślę, że dzisiaj też, ale w tamtych wiekach na pewno, żeby zasiąść na uczcie z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem. My nazywamy tą ucztę ucztą baranka, prawda? To jest największe marzenie, bo to jest synonim bycia zbawionym i osiągnięcia życia wiecznego. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Życzę wam wszystkim, żebyśmy się okazali zwycięzcami i zasiedli przy tej uczcie baranka, zasiedli razem z Nim na tronie, żeby nasze imiona nigdy nie były wymazane z Księgi Żywota. Amen.